teraz zapraszam do wysłuchania cierpliwego z takim otwartym umysłem, a jednocześnie z odwagą, że potrafimy to przyjąć, zrozumieć, zastosować w swoim życiu. Do wysłuchania drugiej katechezy, w której podejmuje trojakie posłannictwo Chrystusa i Kościoła, godność i powołanie ludzi świeckich. Najpierw kilka słów przypomnienia, powtórzenia tego, co było wczoraj. Wielka godność każdego człowieka, każdego wierzącego, członka Kościoła, wynika z faktu jego chrztu. Przez chrzest jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem. Stajemy się dziećmi Bożymi. I to jest tak niesłychany dar, że to wszystko, co potem może być nam jeszcze podarowane, niewiele już tak naprawdę zmienia. I tak jedno dziecko Boże może mieć sutannę, inne może mieć piuskę, nawet papieską mitrę, inne zaś dziecko nie będzie miało nic z tego, ale w perspektywie tego, że każde ma Boga za Ojca, to to, co się potem ma, czy nie ma, tak naprawdę niewiele znaczy. I każdy w Kościele, każdy bez wyjątku, każdy z nas, dziecko dorosłe, ksiądz i biskup, uczestniczą w potrójnej misji Chrystusa, prorockiej, kapłańskiej i królewskiej. Każdy z nas jest prorokiem, każdy z nas jest kapłanem i każdy z nas jest królem. Misja prorocka to otwarcie swego życia na Boże Słowo. Po to, by to Słowo przyjąć, zrozumieć w sposób właściwy, a potem zanieść go innym. Nie zatrzymywać dla siebie. Zanieść innym. Mówić do nich w imieniu Boga. Grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać. To przykłady, w jaki sposób możemy realizować swoją funkcję prorocką. Teraz czas dzisiejszego wieczoru na przyjrzenie się funkcji kapłańskiej. Stary Testament daje wiele świadectw istnienia kapłanów. Byli ludzie, którzy byli kapłanami. Czy to byli kapłanami Boga prawdziwego, czy też kapłanami bóstw innych, pogańskich, fałszywych. Czasami te kapłańskie funkcje spełniano tak okazjonalnie, dorywczo, ale najczęściej kapłanem było się cały czas, było to życiowe powołanie. Pierwsze ofiary, o jakich czytamy w Biblii, to ofiary złożone przez Kaina i Abla. I cały konflikt, który powstał na kanwie tego, że jedna z tych ofiar, ofiara Kaina, nie była przez Boga przyjęta. Jest to jednocześnie dowód, że ważne jest to, kto, co i kiedy składa ofierze. Kiedy mówimy o kapłaństwie w Starym Testamencie, nie sposób nie wspomnieć i musimy wspomnieć i zauważyć tajemniczą postać kapłana Melchizedeka. Gdy Abraham wracał po zwycięstwie, wyszedł na spotkanie król Sodomy. Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino, a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrahama, mówiąc: niech będzie błogosławiony Abraham przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba.
progu. Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego. Pismo Święte widzi tu w tej postaci Melchizedeka typ Chrystusa, a jednocześnie zapowiedź Eucharystii. Ten kapłan trochę na przekór tradycją, które wtedy istniały, ofiarował nie zwierzęta, nie jakieś krwawe ofiary, ale chleb i wino. Najważniejsze dla naszych rozważań jest jednak to kapłaństwo, które zostało wprowadzone na mocy przymierza zawartego na Synaju, gdy Izraelici wychodzili z Egiptu. Tam otrzymali 10 Bożych przykazań, tam zostało zawarte przymierze i tam zostało też ustanowione kapłaństwo. Wybrano wtedy na potrzeby kultu całe pokolenie Lewiego. Mówimy wtedy o Lewitach. A z tego pokolenia ród Aarona wybrano, pełnili funkcję kapłańską. O ustanowieniu Aarona jako kapłana czytamy w Księdze Kapłańskiej. Potem Pan powiedział do Mojżesza: weź Aarona i jego synów, szatę, oliwę do namaszczenia, cielca na ofiarę przebłagalną, dwa barany i kosz chlebów przaśnych. Następnie zgromadź całą społeczność przed wejściem do namiotu spotkania. Mojżesz uczynił tak, jak mu Pan rozkazał. I społeczność zgromadziła się przed wejściem do namiotu spotkania. Potem Mojżesz powiedział do społeczności: oto, co mi Pan kazał czynić. Wtedy Mojżesz kazał się przybliżyć Aaronowi i jego synom i obył ich wodą. Ubrał go w tunikę, opasał go ozdobnym pasem, włożył na niego wierzchnią szatę, na niej umieścił jeszcze efod. Opasał go przepaską efodu i przymocował go nią. Potem umieścił na nim pektorał i włożył do pektorału urim i tumim. Włożył mu na głowę tiarę i przymocował na przedniej stronie tiary blachę złotą, święty diadem, tak jak nakazał Pan Mojżeszowi. Potem Mojżesz wziął oliwę namaszczenia, namaścił przybytek wraz ze wszystkim, co w nim było, i poświęcił te rzeczy. Także pokropił nią 7 razy ołtarz i namaścił ołtarz razem z całym jego sprzętem. Również kadź na wodę i jej podstawę, aby je poświęcić. Potem wylał trochę oliwy, namaszczenia na głowę Aarona i namaścił go, aby go poświęcić. Było to więc kapłaństwo, które się dziedziczyło. I było to kapłaństwo, które mogło dotykać tylko wybranej cząstki narodu. Rodu Aarona z pokolenia Lewiego. Kapłani w Starym Przymierzu byli jedną z trzech obok proroków i królów w kategorii osób, którą Bóg powoływał do służby dla swojego ludu. Znakiem tego wybrania, jak słyszeliśmy, i posłania było namaszczenie oliwą. Kapłan stawał się zatem Bożym pomazańcem. Na czym jednak miała polegać ta służba?
Co to znaczy być kapłanem? To chyba most Siekierkowski. I on pokazuje, czym ma być kapłan. Kapłan po łacinie to pontifex, a to słowo składa się z dwóch słów. Pons, czyli most, i facere, czyli czynić. Kapłan to jest ten, który tworzy, robi most. Most to myślę między Bogiem i ludem. Kapłan zatem to jest taki przedstawiciel ludu do kontaktów z Bogiem. Kapłan w imieniu ludu składa ofiary i w imieniu Boga błogosławi lud. Kapłaństwo Starego Przymierza ściśle było związane z przybytkiem. Najpierw to był namiot na pustyni, gdy Izraelici wychodzili z Egiptu, potem gdy zdobywali Kana w czasie epoki sędziów, a potem od czasów Salomona była to potężna świątynia. Ale kapłaństwo Starego Przymierza, składane ofiary, sam przybytek były tylko zapowiedzią i cieniem rzeczywistości, która miała nadejść. I wypełnienie tej rzeczywistości, takie prawdziwe kapłaństwo, odnajdujemy w Chrystusie. Jezus jest prawdziwym i jedynym kapłanem. On jedynie jest autentycznym pontifexem, tym, który jest mostem między Bogiem a ludźmi. W Starym Przymierzu dzień za dniem i ciągle na nowo składano ofiary. Świątynia to była także wielka rzeźnia, gdzie zabijano cielce, baranki, gołębie, mnóstwo. I zabite zwierzęta palono, bądź w całości, wtedy mówimy o ofierze całopalnej, bądź w części. A z części przygotowywano ucztę taką, i była taka ofiara wiesiana. Wierzono, że w ten sposób niejako wspólnie z Bogiem spożywa się posiłek. Bóg przyjmuje ten posiłek przez spaloną swoją część, ludzie jedli swoją część. I tak to było przez wieki. Ale oto autor listu do Hebrajczyków twierdzi coś innego. Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. I pokazuje, że prawdziwa ofiara, prawdziwa rzeczywista ofiara to śmierć Jezusa na krzyżu. Jezus Chrystus, On jest prawdziwym Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten Jezus przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonali na wieki tych, którzy są uświęcani. I w ten sposób, przez ofiarę Jezusa Chrystusa zostaje zawarte nowe przymierze. To jest ta rzeczywistość, w
której my powinniśmy żyć. Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela w owych dniach, mówi Pan. Dam prawo moje w ich myśli, a na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swojego rodaka, ani nikt swego brata, mówiąc: poznaj Pana. Bo wszyscy mnie poznają od małego aż do wielkiego. Ponieważ ulituję się nad ich nieprawością i nie wstąpię między ich na ich grzechy. W Starym Przymierzu można się było modlić i wierzono, że modlitwa zostaje przez Boga wysłuchana. Gdy jednak naprawdę potrzebowano spotkać się z Bogiem, szło się wtedy do kapłana. I kapłan szedł do Boga. Widać to było w układzie świątyni, gdzie ołtarz był przed świątynią, przed przybytkiem. Wokół niego usługiwali kapłani, lewici, a wszyscy, stojąc z daleka, patrzyli. Do przybytku, do samej świątyni, za zasłonę wchodzili tylko kapłani, nikt więcej. Chodzili, by złożyć przepisane ofiary kadzielne, położyć chleby układne i zabrać oliwę, która płonęła w świeczniku. A jeszcze głębiej, do wydzielonego miejsca przybytku, świętego święty, wchodził tylko arcykapłan. Raz w roku. Przypominając to, tą niedostępność przybytku, tę zasłonę, lepiej zrozumiemy słowa Ewangelii pokazujące skutki śmierci Chrystusa. Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Jest bardzo wiele interpretacji tego wydarzenia, tej rozdartej zasłony przybytku. Trzymajmy się najprostszej. To, co było zasłonięte, staje się teraz odsłonięte. Oto wszyscy mamy dostęp do Boga. A Jezus przyszedłszy, zwiastował pokój nam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. A więc nie jesteście już obcymi przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Nie ma już więc świątyni w określonym miejscu i kapłanów,
którzy by przy niej służyli. Zapowiada to Jezus w swojej rozmowie z Samarytanką. Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Świątynia jako miejsce przebywania Boga pozostaje jednak. Tylko to przebywanie jest bardzo specyficzne. To serce każdego wierzącego. I tu bardzo ważna myśl. Każdy z nas jest świątynią, w której przebywa Duch Święty. I każdy z nas siłą rzeczy jest kapłanem, który służy tej świątyni. Apostoł Paweł pisał. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Właśnie, świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Pan apostoł Piotr literalnie nazywa wszystkich wierzących, do których pisał swój list. Pisał to też do nas. Literalnie nazywa tych wierzących kapłanami. Zbliżając się do tego Jezusa, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjętych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Wy, którzyście byli nie ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali. Jakie to niebywałe wyróżnienie, źródło godności człowieka wierzącego. Jesteśmy wybranym plemieniem. Jesteśmy królewskim kapłaństwem. Jesteśmy narodem świętym. Jesteśmy ludem Bogu na własność przeznaczoną. Jeżeli mielibyśmy tylko jedną myśl zapamiętać i wynieść z tej katechezy, to oby to było to zdanie, które jest przed nami. Jesteśmy kapłanami. Powtórzcie. Jesteśmy kapłanami. I jeszcze raz. Jesteśmy kapłanami. Powszechne kapłaństwo wszystkich
Bardzo mocno podkreśla też Księga Apokalipsy. Uczynił nas Królestwem, kapłanami Bogu i Ojcu swojemu. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Uczyniłeś ich Bogu naszemu Królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować 1000 lat. Co zatem z tymi, których w Kościele określa się zwyczajowo kapłanami? Czy to nie osłabia ich roli? Badajmy Pisma. W Nowym Testamencie słowo kapłan występuje na określeniu. Po pierwsze, kapłanów Starego Przymierza. Choćby kapłana Zachariasza, męża Elżbiety, ojca Jana Chrzciciela, kapłanów świątyni, arcykapłan. Po drugie, słowo kapłan przynależy i tak określany jest Jezus Chrystus, zwłaszcza w liście do Hebrajczyków. A po trzecie, słowo kapłan odnosi się do całego Kościoła. I to wszystko. Księża w Nowym Testamencie określani są mianem episkopoi, presbiteroi, co się tłumaczy na język polski jako nadzorcy i starsi. Ich rola jest niezwykle istotna. Tak w zachowywaniu porządku i ładu w Kościele, jak i w sprawowaniu sakramentu. Ale kapłaństwo cieszy się każdy wierny w Kościele. Jeśli myślimy, że tylko ksiądz jest od kontaktów z Panem Bogiem, to się mylimy, jesteśmy w błędzie. Każdy z nas ma przystęp do Boga. I jakie to ma dla nas praktyczne znaczenie? Chodzi przecież, domyślamy się, o coś więcej niż posiadanie dyplomu, że ten jest certyfikowanym kapłanem Boga Najwyższego. Na czym więc by miało polegać nasze bycie kapłanem? Kapłan to ktoś, kto składa ofiarę. Wzorem Jezusa Chrystusa nie jest to ofiarą coś, jakieś zwierzę, jakieś produkty składane na ołtarzu. Ale tą ofiarą jest sam kapłan. W piątej prefacji wielkanocnej są takie słowa: przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełnił On, Jezus, ofiary Starego Przymierza i oddając się za nasze zbawienie, sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiary. Każdy z nas ma samego siebie uczynić darem ofiary. Ofiarować siebie. Najpierw Bogu, a potem ludziom. Wróćmy raz jeszcze do apostoła Piotra. Wy również niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, przyjętych Bogu przez Jezusa Chrystusa. I spójrzmy jeszcze na nauczanie Soboru. Uczynki, modlitwy,
apostolskie przedsięwzięcia. Życie małżeńskie, rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała. Jeśli odbywa się w duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli są cierpliwie znoszone, stają się duchowymi ofiarami miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa. Bycie kapłanem to modlitwa, zwłaszcza ta w wymiarze wstawienniczym, czyli nie moje sprawy, ale sprawy innych. Zwłaszcza tych, którzy Boga nie znają, którzy do Niego nie mają przystępu, bo są poza Kościołem, są nieochrzczeni. Kapłan ma być dla nich mostem do Boga. Przez ten most oni mają pójść do Boga, ale i Bóg przez Niego ma przyjść do nich. Modlitwa wstawiennicza. Z tym przychodzeniem Boga do człowieka ściśle wiąże się błogosławieństwo. To jest funkcja kapłańska. Kapłan błogosławi swoje dzieci, swoją rodzinę, swoich przyjaciół, ale i nieprzyjaciół, swoją miejscowość, ojczyznę. Ściąga wszelkie możliwe błogosławieństwo. I to błogosławieństwo siłą rzeczy zderzać się będzie z knowaniami diabła. A to oznacza wojnę, duchową walkę. Kapłan, każdy z nas, staje się, czy chce, czy nie chce, egzorcystą. Nie jest to oczywiście ten egzorcysta, którego ustanawia biskup. Nie ma takich uprawnień, ale na mocy chrztu każdy z nas ma obowiązek i moc, by stawać do walki z diabłem. Jest wiele egzorcyzmów do prywatnego odmawiania. Choćby modlitwa do Archanioła Michała. Warto ją odmawiać. Wróćmy jeszcze do modlitwy. Oprócz modlitwy wstawienniczej, kapłan wezwany jest także do tego, by chwalić Boga. Nie tylko czegoś chcieć od Pana Boga. Nie tylko przepraszać Pana Boga, bo co się złego stało. Nie tylko dziękować Panu Bogu, bo się coś od Pana Boga dostało. Ale właśnie chwalić Go. Nie tylko prowadzić z Bogiem interesy, ale bezinteresownie i absolutnie czysto kontemplować Go i komplementować Go. Kapłan to wreszcie ten, kto dba o świątynię. Oczywiście można by tu zachęcić do troski o nasze kościoły i nie byłoby to żadne naciąganie. Wolę jednak przypomnieć, że tą podstawową świątynią, najważniejszą świątynią, jesteśmy my sami. Kapłan, każdy z nas, ma zatem troszczyć się o czystość swego serca, o piękno swoich intencji i o prawość swego sumienia.